Cześć, witam cię serdecznie w drugiej części podsumowania. Materiał jest tak rozległy, że postanowiłem jednak to podsumowanie podzielić na trzy części. Ta część będzie dotyczyła głębi ostrości i rozmycia nazwanego bokeh. Przypominam, należało wskazać, które zdjęcie ma bardziej przyjemne rozmycie. Tutaj mamy pierwszy aparat i dwa zdjęcia w nieco odmiennej scenerii, jeśli chodzi o oświetlenie. I tutaj mamy również powiększenie tego zdjęcia i należało wskazać, które zdjęcie ma ciekawsze rozmycie. Dziękuję za udostępnienia, za bardzo liczne komentarze. Przyszło ponad 200 komentarzy, czyli 200 wypełnionych, można tak powiedzieć, ankiet. Ale zanim rozwiążę ankietę, to przejdę do teorii. Zrobiłem tutaj dodatkowe testy, które polegały na sfotografowaniu takiego odbicia, takiego refleksu. No i tutaj mamy niepełną klatkę, obiektyw 50 mm, przysłona 1,8 i obok pełna klatka 50 mm. Również przysłona 1,8. Jak widzisz, gdy przysłona jest całkowicie otwarta, no to ten refleks, to odbicie ma zupełnie kołowy kształt. Taka sama sytuacja była przy obiektywie 85 mm przy maksymalnie otwartej przysłonie. No i efekty przy niepełnej klatce i pełnej klatce były niemalże identyczne. Więc to dowodzi, że stopień rozmycia nie zależy akurat od wielkości sensora, czy jakości jego i tak dalej, tylko po prostu od obiektywu, od stopnia otwarcia obiektywu. Jeżeli obiektyw jest maksymalnie otwarty, no to mamy kołowe efekty. Natomiast gdy domykamy wartość przysłony, tutaj jest odpowiednio wartość 4 i również 50 mm i 85 mm, no to mamy tutaj w przypadku 50 mm tu mamy 7 listków przysłony i mamy po prostu taki siedmiokąt foremny. I to samo jest przy pełnej klatce. Te efekty są bardzo, bardzo podobne. Nie ma tutaj jakiejś większej różnicy. Natomiast przy obiektywie 85 mm, kiedy go domkniemy nieco i po prostu listki zaczynają przesłaniać światło obiektywu, no to po prostu nam się pojawia dokładnie to, co przesłania to światło, czyli w tym przypadku 9 listków. Czyli można powiedzieć, że to rozmycie, jakość tego rozmycia będzie również zależało od ilości tych listków, no i oczywiście od stopnia domknięcia, a nie zależy od aparatu. Zobacz, przy niepełnej klatce mamy taki efekt, a przy pełnej klatce mamy w zasadzie taki sam efekt, jeśli chodzi właśnie o kształt i charakter i oddanie właśnie takich refleksów, a to jest najważniejsze przy właśnie rozmyciu i to ma największy wpływ na właśnie bokeh. Przyszedł czas na odkrycie kart, czyli ujawnienie, które zdjęcie zostało wykonane pełną klatką i niepełną klatką. Mamy tutaj dwa ujęcia. Tutaj na powiększeniu dokładniej widać różnicę właśnie między tym rozmyciem. To rozmycie miało dość wyraźne granice, natomiast to zdjęcie, na tym zdjęciu to rozmycie było bardziej delikatne. No a więc to zdjęcie po lewej stronie to była niepełna klatka, a zdjęcie po prawej stronie pełna klatka. I zwróć uwagę, że tutaj była przysłona 1,8, natomiast tutaj była przysłona 4. Żeby głębia ostrości była taka sama, czy ta ostrość, czy pole ostrości było takie same zbliżone i żeby porównywać po prostu efekty, jakie się uzyskuje z tych dwóch aparatów. Przyszło ponad 200 wypełnionych ankiet, no i za tym pierwszym zdjęciem było 42% osób, natomiast za drugim zdjęciem 58%. I uwaga, wskazywaliście tylko takie wrażenia, lepsze, fajniejsze rozmycie tła. Nie większe rozmycie tła, nie inne parametry, nie jakość tego, tylko po prostu czy to jest fajne rozmycie tła, czy niefajne rozmycie tła. No i jak widzisz, to tutaj jakby wyniki są bardzo zbliżone, czyli w zasadzie również tutaj nie byliście w stanie określić wyraźnie, jednoznacznie, że to rozmycie tła jest lepsze, a to jest gorsze, ponieważ nie ma czegoś takiego jak lepsze rozmycie tła i gorsze rozmycie tła, lepszy bokeh, gorszy bokeh. Jest preferowany właśnie taki miękki bokeh, miękkie rozmycie tła, tak jak jest tutaj na pełnej klatce, bez takich ostrych efektów, bez takich kółeczek właśnie, ale wielu z was po prostu, nie kierując się jakimiś przeczytanymi zasadami, napisało i odpowiedziało, że to pierwsze zdjęcie jest fajniej ujęte i ma fajniejsze
rozmycie tła. Żeby się upewnić, czy tak naprawdę jest, wykonałem drugi test, czyli to zdjęcie na dole było wykonane w pierwszej kolejności, ale no nie mogłem uwierzyć, że tak jest i po prostu zrobiłem drugie zdjęcie. I tu również widać, że te granice tutaj na przykład w tym miejscu i w tych partiach, tam gdzie gałęzie są wyraźniejsze po prostu, czyli to nie był przypadek, to nie był jakiś błąd, to było po prostu takie dokładnie oddanie rzeczywistości, takie oddanie tła. Warto tutaj wspomnieć i przypomnę, że zdjęcie pełną klatką było wykonane przy przysłonie 4, tak żeby po prostu te głębie ostrości były takie same, bo nie testowaliśmy głębi ostrości, tylko rozmycie. Natomiast gdybyśmy właśnie otworzyli przysłonę do wartości 1,8, to byśmy mieli właśnie dokładnie taki efekt. Możesz sobie zastopować właśnie ten film i obejrzeć dokładnie. Czyli ta głębia ostrości przy pełnej klatce, przy maksymalnie otwartej przysłonie, przy niemalże identycznych ogniskowych jest dużo, dużo mniejsza, ale no... Tutaj byście wskazywali, że na pewno to zdjęcie jest fajniej rozmyte, no i po prostu ten test znowuż nie miałby najmniejszego sensu. A tak po prostu były jakieś podobne warunki i można było tutaj w jakiś sposób sprowadzić te dwa zdjęcia do wspólnego mianownika. Podsumowując to podsumowanie, małą głębię ostrości można uzyskać również niepełną klatką, także nie jest prawdą, że tylko pełna klatka daje nam bardzo małą głębię ostrości. Przecież to jest naprawdę bardzo mała głębia ostrości. Przyjrzyj się temu zdjęciu. Ono ma tutaj kilka centymetrów tego pola ostrości, zaledwie kilka centymetrów. Więc gdybyś tutaj na przykład zrobił portret, no to ostrość by była na oczach, a na przykład uszy byłyby już nieostre, więc byłaby to bardzo mała głębia ostrości, byłoby to bardzo duże rozmycie tła, więc takie parametry są jak najbardziej użyteczne przy niepełnej klatce i można ten aparat niepełnoklatkowy również wykorzystywać no, chociażby w fotografii zawodowej, czy nie mówiąc już o fotografii amatorskiej. Pamiętaj, że taka ekstremalnie płytka głębia ostrości, taka właśnie jak tutaj jest na tym zdjęciu, bardzo często jest przeszkodą, czy jest pewną wadą, czyli mamy papierową wręcz głębię ostrości i w takiej sytuacji mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że zdjęcie będzie niewłaściwie zrobione, niewłaściwie ustawione. Czy autofokus się gdzieś pomyli, ta ostrość będzie nie tam, gdzie trzeba. Także otwierając obiektyw pełnej klatki do wartości 1,8 albo jeszcze bardziej, jeżeli mamy taki obiektyw 1,4 lub 1,2, wchodzimy, mówiąc krótko, do ciemnego lasu, gdzie są dzikie zwierzęta. Czyli na każdym kroku czatuje na nas niebezpieczeństwo, że coś tam się nam nie uda. Natomiast pracując przy przysłonie 4 mamy większe prawdopodobieństwo, że te zdjęcia będą poprawne, a i tak głębia ostrości będzie większa. Więc w reportażu jest to problematyczne wykorzystanie przysłony o wartości 1,8. Taką wartość przysłony ja wykorzystuję, kiedy po prostu już muszę, kiedy nie ma dużo światła. Natomiast na co dzień domykam nieco wartość przysłony, przez co jakość zdjęcia jest lepsza i prawdopodobieństwo, że ostrość znajdzie się tam, gdzie chce, jest zdecydowanie większe. Ładne rozmycie tła również możesz uzyskać za pomocą niepełnej klatki, czego dowodzi właśnie ten test, w którym połowa niemalże respondentów wskazała, że to pierwsze zdjęcie z niepełnej klatki jest fajniejsze, więc jest to po prostu kwestia względna. I uwaga końcowa, oczywiście nie można uzyskać tak ekstremalnie płytkiej głębi ostrości, tak jak tutaj widzisz, tylko pytanie, czy chcesz dopłacać dwa razy tyle, żeby uzyskiwać aż tak płytką głębię ostrości, właśnie jak na tym zdjęciu, przy której ilość błędów jest dziesięciokrotnie większa. Tak więc można uzyskać płytszą głębię ostrości, tylko pytanie jest po co?